Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie ziom. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Blue and Green. Produkt na owady, na usuwanie owadów. Z tego co wyczytałem, ma poleżeć od 3 do 5 minut. Oczywiście nie wolno pozwolić mu wyschnąć. A i jest też dobry do usuwania ptasich odchodów. To sprawdzę, może wrzucę jako bonus. Jeżeli chodzi o auto, trasa 400 km, niemiecka autostrada. 200 na godzinę starałem się tak trzymać równo. Zresztą pisałem chyba na Facebooku, jakie spalanie, prawie 13 litrów. Co będę chciał zrobić? Przede wszystkim zależy mi na szybie, z tego względu, że tu jest tak wbite, bo tu już wycieraczkami, bo padało, śmigałem, płynem, do szyb oczywiście. Zobacz, jest tego naprawdę dużo. Tak szczerze mówiąc, to aż mi się źle jechało. Tutaj też jest nieźle, zobacz, tutaj się rozbił bocian. Będę chciał zrobić połowę. Może wtedy to będzie wiarygodne i taki moim zdaniem chyba najlepszy test, czy rzeczywiście płyn coś zmiękcza, czy tylko po prostu zbijamy te owady ciśnieniem z myjki. Teraz tak, zacznę od zapachu, który jest mega przyjemny, szamponik. Tak naprawdę to w ogóle nie pachnie. A, sprawdzimy pacha. O, widzisz, akurat... Poczekaj, kurde, będę musiał założyć jeszcze jedne rękawiczki. Dobra, to idę po gumki. O, teraz tak, gdzie ja to mam? Tu mam, ale oberwałem paskudnie. Nieumiejętnie. A dlaczego mi się to schowało? To powinno być wysunięte. Bardzo nieładnie się narobiło. Chwilę to zajmie. O, właśnie, to powinno być tu. O, w ten sposób. Z tym właśnie jest to fajne, że urywam sobie paseczek tyle, ile będę potrzebował. O! Na tej zasadzie to działa. Działa? Działa. Trochę za dużo, trudno. I robię teraz tak. Myk. I obrywam. Dobra. To co zrobię? Psiknę na... O, jeszcze go nie... O, gęścioch. Uuu, co my tu mamy? Czuję, że może być srogo. Już wiem, że żelowy. Słuchaj. Moim zdaniem... No właśnie. Widzisz to? To mu najbliżej. 12. Kurde, tutaj 9. Zaraz postaram się tak, wiesz, ustawić do słońca, żebym miał... Nie, no tutaj ewidentnie wskazuje, że to jest 12, zasada jak nic. Dobra. To na rękawiczkę, później to wyrzucę. To jest dziwne, zasadowy, a nie śmierdzi, zobacz. No, można, można. Dobra, lecimy, połowę. Wow, zobacz co się dzieje, tutaj z daleka atakujemy. No to już wiem, że będzie luksusowo. Produkt z żelowym, polskim produktem na owady był fantastyczny, fajny, bo długo leży. I tu czuję będzie, o panie, zobacz co się dzieje. Dobra, czas start, telefon tu. Ho, ho, ho. Będzie miło. Pyk. Dobra, i połowa szyby. Będę chciał połowę szyby. Widzisz, co jest glane? Glucior. Napisane tam też jest, żeby wspomóc się też gąbką. No oczywiście, że tego nie będę robił, bo auto jest brudne. Rozumiem, że producentowi chodziło o to, że mam nadzieję, że robimy to na aucie, które już było myte i powiedzmy ptasie odchody, czy rozjechane właśnie owady nie chciały się domyć. Teraz tak, aplikacja.
tak naprawdę fajna, bo zobacz. A maskę muszę pojechać całą chyba, bo kurde, tutaj testuję produkt, żeby nie było. Właśnie. To są trzy wersje jednej firmy, żeby nie było później, że... Dobra, to maskę zrobimy całą. Trudno. Ale będziemy mieć punkt odniesienia, jeżeli chodzi o szybę, zderzak, który jest do malowania i najważniejsze, lustro. Z powłoką oczywiście świeżą, ale gęściuch. I drzwi też zahaczyłem już, ojej. No gęściuch, zobacz jak spływa z powłoki. Nie trzyma się na tej powłoce w ogóle. No szkoda. Tu też widać, że na powierzchni, która jest mega hydrofobowa, nie przykrywa jej w całości. Tu, gdzie nie ma hydrofobowości, jest rozłożony idealnie. Czyli no mamy problemik, kurczę, bo jak mamy świeże zabezpieczenie, to nie jak to się ma. Ale dobra, czekamy. Teraz tak, spojrzę, czy rzeczywiście wydajność. Słuchaj, tu jest pół literka i można powiedzieć, że 200 zużyłem na ten element. Czyli jakbym chciał całość, to myślę, że jakieś 300 ml idzie tego produktu. Interesuje mnie ten bocian. Chłopanie. A uwierz mi, że naprawdę wbite, bo wczoraj przyjechałem, grzało. W jedną stronę trasa, 200 km. Przepraszam. Zostawione w słońcu. Powrót, 200 km. Jak jechałem do pracy, chwilę takie delikatne opady. Na szybę ruszyłem wycieraczkami. No będzie dobrze. To już widzę. Jeszcze raz niuchnę zapaszek. No naprawdę, w ogóle no poezja. Do wypicia. Do wypicia. Super. W ogóle nie zdradza, że jest to produkt zasadowy. Nawet przez chwilę. Nawet przez momencik. Włączę szerszenia. Zobaczymy, jak tutaj czasowo to wygląda. Tutaj już zjechało, od razu uderzę. Na powłoce nie siedzi w ogóle na świeżej. No, mamy prawie 3 minuty. No dobrze, to tak jakbyśmy chcieli, nie? Czyli tu, mówię, mamy 3 minuty. Szyba jeszcze poczeka. Zobaczmy lustereczko. O! Ty zobacz, co się stało. Urwało. Ale Chińczyk, ja pierdzielę. No, muszę przerwać film niestety, słuchaj. Czas zamówić z miedzianą końcówką, bo to nic z tego nie będzie. Lecimy. No to mamy na pewno jakieś 3,30. Słuchaj, wypłukiwanie produktu jest beznadziejne z tego względu, że jest żelowy. Lecimy w zderzak. Różnica jest i to już widzę, nawet widać tutaj na rejestracji, zobacz. Jest różnica, naprawdę, to widać jak się odrywają te owady, zdecydowanie łatwiej. A, nie w tą stronę, żeby nie poleciało na ten produkt, na tę część szyby, tu chcemy. No dobrze, teraz tak, idę po sprężone powietrze, przerobię sobie tutaj na razie na tę rączkę. Dziadostwo, co? Drugi raz mi się to złamało i to było drugi i ostatni, już następnego razu nie będzie, jeżeli chodzi o AliExpress. Wytrzymała jakiś rok czasu, tak jak tamta, równy rok i dziękuję, kurde. Od razu inne wypłukiwanie. Teraz tak. Co my tu mamy? Zaraz wezmę sprężone powietrze.
Pierwsze, co mogę powiedzieć, słuchaj, to widzę, że jeżeli chodzi o niewidzialną wycieraczkę, tu jakby ją troszeczkę przymuliło. Czy jest mniej owadów? Zaraz zobaczymy. Kolejna rzecz, co mnie bardzo cieszy, tu są trzy produkty położone, zresztą widać taśmę, nie zebrało ich. No nie, ale widać, że tak jakby zaburzał hydro. Jeżeli chodzi o zderzak, tu leży Quick Detailer, od razu mówię, i widać, że żyje. Ciekawe, jakbym wskoczył z gąbką, powiedzmy, mechanicznie. No, mógłby być problem wtedy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, ale tego testował nie będę. Ja jakoś nie lubię zbierać owadów gąbką, chociaż, kurczę, nieraz może i warto. Wolę to zrobić właśnie przy myciu. Przy myciu one zejdą, a z szyby to już w ogóle i tak wjeżdżam z szczotką, tak jak wiesz. Jeżeli chodzi o te takie naprawdę już wżarte, to wtedy jak muszę, to rzeczywiście biorę rękawice i jadę z tematem. Teraz tak, rejestracja. No tutaj widać ewidentnie, że no te mocniejsze takie wbicia, no zresztą, że tu łatwiej, no widać zresztą, tak, ale nie ma jakiejś przepaści, słuchaj. Co mnie cieszy, tu ten bocian, co był, znikło wszystko. Elegancko. Hydro. O dziwo, tu jest lepsze niż tu. Dobra, słuchaj, nie będę cię męczył wodą, idę po sprężone powietrze. Zaczniemy od lusterka i tu już wiem, że nie będzie dobrze. Z tego względu, że... Tak, widać... Raczej one zeszły, ale widać takie... Tutaj... Dom potrzebuje ręcznej pieszczoty, to nie ma tematu. Okej, okay. Tu widać, że porysowane od... A nie, to rozjechane owady, zobacz. Tu. O, ładnie. Takie mam mikroryski. O ja. Dobra, szyba. Nie, no to jest ewidentnie kolosalna różnica. Zaraz ci powiem. Kurde. Może nie aż taka kolosalna. Muszę stanąć z tej strony, zobaczyć jak tu taka ilość. Nie, jest różnica, jest, jednak jest. Czyli wspomaga, jakby nie było. Oczywiście nie ma to jakiejś strasznej przepaści, bo sama myjka w sobie już pięknie odbija te owady, ale widać, że tak, że tutaj jest tego zdecydowanie mniej. Co teraz zrobię? Jedną rzecz. Dostałem od Piotra gąbkę z piórchami. Mówi, sprawdź sobie, jest bardzo fajna. I teraz polecimy na szybie. Zobaczymy, jak zbierze resztę tych owadów. I zobaczę tutaj na błotniku. A, jeszcze błotniczek, widzisz. Tego zapomniałem. A bardziej to chodzi mi o lampy. Tu są owady. Tu jest ich zdecydowanie mniej. Są delikatne ślady. Bardzo delikatne. Tutaj to jest poezja. Tutaj ten zderzak jest tak zmasakrowany, że ciężko jest określić. Tak, zobacz, to wszystko jest spiaskowane. No, niestety, do malowania. Kurczę, rozbierać. To może sam pomaluję. Tak, ja będę się tutaj... opierał na lusterkach. Tu jest ich zdecydowanie więcej, grubsze takie dzioby. Tam też, ale tutaj tylko przy krawędzi. Więc, no produkt jakby nie było, no działa, no działa. No, no. Nie jest to tak, że spryskałem i te owady zjechały, ale Greeny jest moim zdaniem mocniejszy. Ale teraz będę chciał wspomóc się gąbką. Tu już nie potrzebujemy tego. Wróć. Ale mnie nie słucha, co? A, pauza i później wróć. Dobra. Okej. Okay. To co, lecimy najpierw na szybę i na lustereczko. A, jeszcze lustereczko, widzisz. Dobrze, że spojrzałem. Zobaczymy to drugie. Czy jest różnica? A ja tu chyba nad mijką nie podjechałem, to zaraz podjadę. Tak, bo później będzie, że kurczę, oszukuję. Tak też może być. Ktoś to wyhaczy i dobrze, że wyhaczacie takie rzeczy. To jest bardzo ważne. Trzeba pilnować dziadzi, żeby siebie pilnował.
Nie, tu się nic nie zmieni. Nie ma mowy. Tu się nic nie zmieni. Nie ma szansy, słuchaj. Nie ma opcji w ogóle. Nie, no to jest przepaść. Jeżeli chodzi o lusterka, to jest masakra. Więc tak, atakuję lusterko prawe, atakuję szybę. Chcę zobaczyć, czy produkt pozwoli mi już zebrać. Tak sobie rozrzucę i tak będę go rozcierał. Lampy. Zderzak zresztą też. Tutaj ten zderzak to jest masakra, więc tu sobie pozwolę. Szyba. Gąbeczka. Wczoraj pracowałem tą gąbką, jeżeli chodzi o WSR z piór chemii i to jest bomba. Naprawdę fajnie. Dobrze. Czuję pod gąbką szorstkość tych owadów z tej strony. To mamy jedna strona. To od razu czuję, że nie wymyło ich dokładnie. Fajna gąbka. Naprawdę fajna. Przyjemna taka. Ok. Stawia opór. Zostawiam. I druga strona. Zobaczę, czy tam też będę czuł taki jakby takie nierówną powierzchnię po tych owadach. Dobra, produkt zostawiam i wlatuję z tej strony szyby. Zobaczmy. Nie, w ogóle inna para kaloszy. Tutaj w ogóle brak jakiegokolwiek takiej chropkowatości. Czuję od razu, że tu jest tak płynnie i ślisko, więc różnica jest kolosalna. No robi to, co ma robić. No wspomaga usuwanie owadów. O. Czy produkt fajny? Fajny. W ogóle przez nawet sekundę nie poczułem, że mnie drażni w nocha. Nawet przez sekundę. Naprawdę. Zobaczymy, czy poprawi się coś z niewidzialną wycieraczką. Zobacz, jak tu dobrze widać, gdzie niewidzialna wycieraczka się kończy. Tarcie mechaniczne powoli ją zabija. Trzeba będzie szybę przepolerować. I o, tutaj zresztą doskonale widać, co? No. To jest to, co nam zabije tak naprawdę niewidzialne wycieraczki. Bo jakby nie to, to by siedziały, można powiedzieć, prawie dożywotnio. No to co? Jeszcze na lustereczko. Dorzucę materiału. Tu jest brudne, tu jest czyściejsza ta strona, moim zdaniem. Ok, zobaczmy, jak sobie poradzić. A, i przy okazji zobaczymy, co zrobi z powłoką. Jeszcze został mi zderzak. Dobra. Zostawiam. I wlatuję na zderzak. Ok, druga strona. Fajne jest to, że jest żelowy i może sobie naprawdę poleżeć, tak jak piór chemii. I sobie leży, i leży, i leży. I możemy nim pracować i pracować. No dobrze, słuchaj, zaczyna mi na szybie delikatnie przysychać. Gąbkę zostawiam tu, albo nie, wezmę ją tam. Oho, ktoś na fejsie już coś tam skrobnął. Dobrze. No i zobacz, widzisz to wypłukiwanie, on jeszcze puchnie. Ale zobacz, drugie podejście, jeżeli chodzi o tablicę rejestracyjną, owadów nie ma. To tak samo możesz, jak są mega wżarte, możesz namosączyć sobie ręcznik duży, przykładać i zostawiać. I go tylko zwilżać z góry. I to też daje radę. Jak je nasączysz odpowiednio, nie potrzebujesz chemii nawet. Dobra, lustereczko. Zobacz, hydrofobowość, jak odżyło. Ja pierdzielę. Odtykanie, level ekspert. Jak świeżo położona, aż skoczę na tamtą stronę. Jedynym minusem dla mnie to jest to wypłukiwanie, kurczę. Szyba, słuchaj, no co mam ci powiedzieć? Perfekcyjnie. Idealnie. Jeżeli chodzi o zmycie, powiedzmy, zebranie tych najbardziej uciążliwych, mechaniczne, czyli z gąbeczką od piór chemii, która jest naprawdę fantastyczna, jest super ta gąbka. No robi to kosmicznie. Teraz tak, teraz postaram się na tym lusterku
obudzić hydro, tak jak tam. Co jest fajne, fantastycznie. Od tyka, słuchaj, no hydro się pojawiło niesamowite. Fakt, że to świeża powłoka. Ale tak jak było widać, było już mnóstwo takich wżerów. Auto nie myte prawie 1,5 tygodnia, więc... O, złapiemy trochę wody. Lustereczko tutaj z tej strony. Z tej strony też mi się owady zabijały, słuchaj, bo nakleciały, to tutaj się zabijały. No musiałem otwierać szybę i jęzorem je zbierać. To teraz już dopracuję tylko gąbką. No tak to jest właśnie. Okej. Zobaczmy hydro. No rewelacyjnie, jakbym ją przed chwilą położył. No panie, bajka. No dobra. Czas na podsumowanie produktu. Tak naprawdę chwila zabawy. Tutaj to, no co będziemy testować? No pokazałem, że zrobiłem 50. Pół na pół, że Mejka sama w sobie, jeżeli już ma dobre ciśnienie, dużo owadów zbiera, to jest, znaczy te produkty wspomagają tak nam naprawdę, czyli bardziej ingerują w tego owada, że łatwiej schodzi. Łatwiej schodzi, łatwiej Mejka go odbije od tego lakieru. Co mi się podoba, że odtykanie jest super, naprawdę. Tutaj na lusterkach już, no, tak jak było widać, słabo było. Tych owadów naprawdę było mnóstwo. Lakier czarny i było widać, że to było wżarte i słuchaj, perfekcyjnie. Zero śladu. Zresztą wezmę sprężone powietrze, żeby ci pokazać i sobie też udowodnić oczywiście między innymi, bo wszystko znikło. Perfekcyjnie, słuchaj. Tu nie mam się do czego przyczepić. Idealnie. Perfekcyjnie, naprawdę. Tu. No, dziadzia. Za krótkiego masz kabla. Niedobrze wydało się. No, skręcamy. Dobra. Idealnie. Zero czegokolwiek. Naprawdę super. Szyba. Nawet nie będę sprawdzał, bo czułem pod gąbką, że jest perfekcyjnie. Tu również igła. No dobra, słuchaj. Dwa podejście, tak jak widziałeś, z owadami, które siedziały dwa dni, które widziały naprawdę, które zderzały się naprawdę z dużą prędkością. I tutaj to nie mówię już, że sobie tak żartuję, naprawdę. Z dużą prędkością auto stało później, zrobione 200 km stało w słońcu, zrobione później 200 km i dopiero na kolejny dzień, czyli po 24 godzinach myte. Więc czy sobie fajnie poradził? Bardzo fajnie. Co mi się podoba? Aplikacja, z tego względu, że jest żelowy i może sobie precyzyjnie, naprawdę z daleka. Minusem, kurczę, nie wiem dlaczego. Pomimo, że jest żelowy, jak masz dobre hydro, spływa. Ale trzyma się, zauważyłem, tam gdzie są owady. Tu, gdzie było bardziej brudne, tak jak było widać to na lusterku, tutaj, gdzie nie było aż tak bardzo zabrudzone, zjechało. Tu, gdzie już było brudne, to jak z pianą aktywną. Są takie piany, które trzymają się tylko brudu tak naprawdę. Zjeżdżają do pewnego momentu i później trzymają się tam, gdzie jest brud. Tu było podobnie. Co jest fajne? Kurczę, nie wiem jak to gryźć, bo wiesz, jeżeli... raczej produkt, no nie narobił mi tu bałaganu, nie da się ukryć. Czyli trzyma się owadów, to nie jest tak, że ci całkowicie zjedzie. Ale nie lubi dobrej hydrofobowości, moim zdaniem. Zresztą chyba żaden produkt z tych właśnie do usuwania owadów nie będzie się tak trzymał, bo on sam w sobie już ze względu na pH trochę odtykają. Odtykanie powłoki, no rewelacja, naprawdę. Coś fantastycznego. Kolejna rzecz, która mi się podoba, nie usunął mi produktu, który już tu dosyć długo leży i nie jest żadnym wyjadaczem, że nie jest tak jakieś mistrzostwo, że to jest powiedzmy sealant, czy tam, raczej może tak, jeden podjeżdża pod sealanta, ale to jest tak, można powiedzieć, że to jest quick detailer, sealant i quick wax. Tak bym je tak troszeczkę, pomimo że jednej firmy. Tak ja to sobie widzę na tej mojej masce, jeżeli testuję te produkty. Bezpieczny dla lamp. To widzisz, nie narozrabiał. Znaczy, ogólnie mam wrażenie, że pracuje produktem bardzo bezpiecznym i co jest ważne, że jest biodegradowalny. Czy spełni swoje zadanie? Oczywiście, że tak. Ale tak jak mówiłem wcześniej, również dobrze, jak masz mocno przyschnięte owady, możesz przykładać ręcznik, możesz przykładać wszelkiego rodzaju, jak to się nazywa, papier grubszy, taki, który jest mięsisty, namaczać i te owady też jak po dłuższym czasie, jak namoczysz, też zejdą idealnie. Są później już takie akcje, gdzie właśnie tak jak tu zostają wżery i tylko pomoże akcja mechaniczna. No to ten się sprawdzi idealnie. Naprawdę.
Ten się sprawdzi perfekcyjnie ze względu na swoją konsystencję. Fajnie się rozprowadza, równiuteńko i trochę poleży. No dobra, słuchaj. Gadam o wszystkim i o niczym, kurczę, bo ileż można rozmawiać o produkcie na owady, ale jak słychać można. Co mnie cieszy, że w ogóle mi nie przez ani jedną sekundę nie poczułem, że pracuję jakimś niewygodnym produktem dla mojego nosa. W ogóle nic mnie w nim nie drażni, w tym produkcie. Nic, kompletnie. No perfekcyjnie pachnie. Tak naprawdę od początku do końca fantastyczna zabawa. No robi to, co ma robić. Czy produkt mi się podoba? Oczywiście, że tak. Jaka cena? Nie mam pojęcia. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia był.